wspomnienie staruszka. Niejednokrotnie prawdopodobnie przed nią miałem przyjemność występować. No, tak, na pewno. Tak. Stare kamery, ale też stoły montażowe, fotosy wybitnych aktorów, pajacyki, które zagrały w popularnych bajkach, takich jak Dobranocka, Jacek i Agatka. W sumie około 200 eksponatów można oglądać w nowo otwartym Muzeum Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. A ja mam jeszcze ostatnią kartę speakerską, jaką wydano. Także chciałabym, żeby to tutaj zostało dla tych, którzy kiedyś będą oglądać i zastanawiać się, Boże, coś takiego kiedyś istniało. Istniało i byśmy tu pracowali. Zbiory tworzące dziś Muzeum TVP przez 11 lat gromadził operator filmowy Hubert Waliszewski. Udało mu się ich uzbierać ponad 500, z czego na razie wystawiono około 200. Sprzętu będzie przybywać i to dosyć szybko, dlatego że mam obiecane pewne dostawy, że tak powiem, tego sprzętu z różnych ośrodków telewizyjnych, które likwidują sprzęt stary, w związku z tym my to będziemy pozyskiwać. Kilka urządzeń udało się uruchomić, na przykład stół montażowy, urządzenie do montażu elektronicznego czy tor kamerowy. Ja musiałem wydzierać spod młotka, wydzierać dosłownie, dlatego że były takie przepisy, że sprzęt likwidowany musi być młotkiem zniszczony. I nieraz dostawałem na przykład kamerę filmową, która miała rozbity młotkiem obiekty. Pierwszy program telewizji został wyemitowany 25 października 1952 roku. Z Instytutu Łączności nadano 30-minutowy program muzyczno-baletowy, który był odbierany na 24 odbiornikach rozmieszczonych w klubach i świetlicach. 3 miesiące później zainicjowano regularną emisję programu Telewizji Polskiej. Program nadawano przez pół godziny raz w tygodniu. W 1970 roku uruchomiono drugi ogólnopolski program telewizyjny. TVP2 od początku swojego istnienia skupiała się głównie na programach kulturalnych i rozrywkowych. W marcu 1971 roku wyemitowano pierwszy program w kolorze. Początkowo w kolorze pokazywano jedynie transmisje z obrad zjazdu PZPR. Obecnie Telewizja Polska to kilka kanałów tematycznych i największy w Polsce zbiór materiałów archiwalnych. Telewizja ma się czym pochwalić i słusznie, że to zrobiła, dlatego że dla mnie to nie jest muzeum, dla mnie jest to pokaz tego, czym była jeszcze całkiem niedawno telewizja. Natomiast dla młodych ludzi obejrzenie tego sprzętu chociażby i tych aparatów telewizyjnych sprzed lat jest oczywiście sporym przeżyciem. W najbliższej przyszłości TVP planuje powiększenie ekspozycji i stworzenie muzeum, w którym odbywać się będą m.in. projekcje filmowe, warsztaty techniczne, spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi. Na razie muzeum mogą odwiedzać jedynie grupy zorganizowane po otrzymaniu przepustek. Wejście indywidualnym gościom umożliwi klub TVP. Ma on powstać w przyszłym roku. TV Południe, Łukasz Matysiak.